Witam serdecznie z tej Kebus i w dzisiejszym odcinku również newsy z tego co się dzieje na rynku, ponieważ ostatnimi czasy dzieje się naprawdę dużo i tak jak widzicie przechodzimy sobie od razu do nakleczki Gambit ze sztokholmu no i zobaczcie jaką tutaj mamy przebitkę z około 5 zł, aż do 13 w pewnym momencie. Obecnie naklejka chodzi około za 10, no ale to jest całkiem normalne, że po takim piku ona będzie spadać. Zaraz powiem czym to jest spowodowane. Chciałbym wam tylko przedstawić jak to wygląda właśnie na wykresach że każda naklejka Gambit po prostu poszybowała Zobaczmy sobie na złotej również, też to tak wygląda Zaraz Wam wszystko po kolei powiem dlaczego tak jest i czym to jest spowodowane Przejdziemy sobie też do pojemniku z naklejką bo on tutaj również zaliczył ten ten wzrost dosyć znaczny, właśnie głównie spowodowany przez tą również sytuację i zaraz się do tego odniosę. Już się w sumie do tego odnoszę, wchodzimy sobie w przeglądarkę i na początku jesteśmy na Twitterze. I tutaj mamy tak, Gambit Esports pisze, że Shiro, na jakiś tam na fany Hobbit, Axle i Inters, no czyli ogólnie cały, cały pierwszy skład Gambitu, czyli ci co grali w Players, dołączyli do Cloud9'a i tutaj jest dlaczego tam coś tam i są jakby w nowej organizacji. I teraz tak, mamy tutaj rubrykę. Są to rozgrywki chyba RMR grupy B. Z tego co tak, grupy B. RMR to jest tylko jakby sposób rozgrywania, sposób rozgrywek. Także proszę się tutaj w ogóle nie, nie porównywać tego do RMR-u, jeżeli chodzi o tamten turniej. Także zobaczcie sobie, że players to byli właśnie. To jest ten Gambit, no bo Gambit jest. Widzicie już, jakby ich nie ma. Także. Jakby. Playersów e, oni, to była organizacja. To była organizacja rosyjska. E, dlatego byli pod nazwą Players, bo Gambit jest rosyjski. I zobaczcie sobie: Page doesn't exist, czyli e, coś się stało. I teraz już mówię, co się stało. E, Players został zamieniony na Cloud9. Wchodzimy sobie w Cloud9 i zobaczcie: na fany Shiro. Wszyscy e, ludzie, którzy tutaj byli wymienieni, właśnie już są w głównym składzie. E, Mamy też jakiegoś coacha z Rosji, e, także pewnie też to jest coach z e, Gambitu albo jakiś wzięty. E, także <laughs> tak to wygląda. No i zobaczmy sobie, że e, będziemy mieli naklejkę Cloud9, co jest naprawdę spoko opcją. I teraz odnosząc się właśnie do Cloud9, wpisujemy sobie Cloud9 e, i zobaczcie sobie, że naklejka Cloud9 z. Oho, dobra Cloud9 Katowice, e, czyli z najnowszego. E, jest to najnowsza jakby naklejka. Mamy sobie Cloud9 i zobaczcie, zobaczcie że tutaj też ten wzrost jest naprawdę mocno e, odnotowany. Mimo, że to było z jakichś tam 8 zł e, do dychy to i tak. Do 11 nawet to i tak, jak na naklejkę, która w ogóle totalnie nie ma wpływu. No nie ma znaczenia. To i tak, ten wzrost jest naprawdę duży. Sprawdzam sobie, jak to jest z innymi. No nie, na razie tylko 100. E, także tak to wygląda. Eee, Radzy warst nie obserwować rynek, bo wiele się dzieje eee, No i to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i cześć!